Dziś przegrywacie w Gdańsku 42-48. Pierwsza część zawodów w Twoim wykonaniu była fenomenalna, no ale później 3-0 z rzędu. Co poszło nie tak w tej drugiej fazie zawodów? Nie wiem, co poszło. Jakbym wiedział, to bym tego naprawił. Trudno, no nigdy mi nie pasował tor w Gdańsku. Początek był w miarę dobry, końcówka bardzo słaba, zerowa. Także to wszystko było widać na to, że jest jak jest, ale cieszę się z tego, że drużyna cały czas w dobrym duchu, przed playoffami postaramy się być w dobrych nastrojach, pozytywnie nastawieni i dwa najważniejsze mecze w sezonie odjechać jak najlepiej. Kibice dali jasny znak, że chcą, abyście jechali w finale pierwszej ligi żużlowej. Łatwo na pewno w playoffach nie będzie. No, dziwnie by było, jakby nie chcieli. Każdy z nas w klubie chce, żeby tak było, żeby był finał, żebyśmy jak najwięcej radości sprawiali naszym kibicom. Postaramy się, o to lekko nie będzie, jak nigdy nie jest. W każdym sporcie zawsze te ostatnie mecze, playoffy czy finały, najmocniejsze drużyny. Także no, będziemy mocno pracować, żeby jak najlepiej pojechać. Jaka atmosfera pod tym zespołem w tym dzisiejszym nieudanym, można powiedzieć, meczu na torze Gdańskim? Nie powiedziałbym na tyle, że nieudany. Wiadomo, że Gdańsk ostatni mecz w sezonie. Trochę testowaliśmy, trochę próbowaliśmy różnych układów. Każdy, najważniejsze, że każdy walczył. W dzisiejszym sporcie jest tak, że przyjemy w żużlo. Trochę jak ci czegoś brakuje i to minimalnie, możesz przyjechać daleko z tyłu. Także dobry mecz z naszej strony. Nie wygrany, ale i tak dobry, bo walczyliśmy, daliśmy siebie wszystko, pozytywnie nastawienie, wszyscy zgrani. I dobrze to wyglądało z boksu. Ostrów, Rybnik czy Tarnów? Który z tych torów leży Tobie najbardziej? A już wszystko jedno. No, jak już playoffy, to nieważne jaki tor, musisz być w 100%. Pojechać ostro zębem i taki to będzie cel i zobaczymy.